Tak, możemy. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Marsz. Nazywam się Damian Kita, jestem rzecznikiem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Chciałbym, Szanowni Państwo, powitać przewodniczącego koła Konfederacji, pana posła Marka Jakubiaka, pana posła Roberta Winnickiego, pana posła Piotra Leroya Marca, Roberta Bąkiewicza, który jest prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Tomasza Kalinowskiego, który jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Teraz o głos proszę pana posła Marka Jakubiaka. Dobrze. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej doszło do skandalicznej sytuacji. Został zdjęty z porządku obrad punkt dotyczący ustawy o mieniu bezdziedzicznym. Mówiąc z sejmowego na polski, tak naprawdę PiS uniemożliwił debatę na temat roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Zdjął w panice ten punkt, który miał obejmować właśnie dyskusję na ten temat. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, w kontekście rozmów, jakie się toczą, o których wiemy z notatki ujawnionej przez Stanisława Michalkiewicza pomiędzy rządem polskim a rządem USA. Wiemy, że delegacja, która miała przyjechać w poniedziałek z Izraela, przyjechała do Polski i odbywała w tej sprawie rozmowy. Nie wiemy z kim, nie wiemy w jakim trybie to się odbywało. Rząd to zdementował, ale mamy informację, że ta delegacja rzeczywiście miała miejsce w Izraelu, miała miejsce izraelska delegacja w Polsce. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że rząd RP pracuje razem ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem nad tym, żeby zwrócić setki miliardów, zapłacić roszczenia warte setki miliardów dolarów środowiskom żydowskim. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma na to naszej zgody. Chcieliśmy to jasno podkreślić i dzisiejsza sytuacja, w której marszałek Kuchciński nie dopuszcza nawet do złożenia wniosku formalnego w tej sprawie, mimo że rzecz dotyczy porządku dziennego obrad tego posiedzenia Sejmu, jest absolutnym skandalem. Knebluje się debatę, PiS jest w panice, jest w strachu, ponieważ zdaje sobie sprawę, że do wyborców dociera ta prawda. Negocjują ze środowiskami żydowskimi ogromne roszczenia majątkowe. Mimo zapewnień ze strony Morawieckiego, mimo zapewnień ze strony Kaczyńskiego, nie chcą uchwalić żadnej ustawy. Ustawa nie rozwiązuje sprawy, ustawa jest tylko jednym z narzędzi, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast to, co oni dzisiaj robią, oznacza, że Polska jest w olbrzymim zagrożeniu, jeśli chodzi o roszczenia majątkowe środowisk żydowskich. Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Witam Państwa serdecznie. W momencie, kiedy polski ambasador jest bity w Izraelu, polski parlament, Prawo i Sprawiedliwość ściągają z porządku obrad ustawę, antyustawę 447. W tej sytuacji my jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, tak jak zapowiadaliśmy na ostatnim marszu, ruszamy z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Tutaj jesteśmy już w porozumieniu również z politykami Konfederacji, że będziemy wypracowywali wspólny projekt tej ustawy. Również do tego zapraszamy inne środowiska społeczne, polityczne, partie polityczne, które chciałyby się do tego włączyć, dlatego że jeśli przez Sejm nie mamy możliwości przeforsowania tego, złożymy Sejmowi we wrześniu obywatelską inicjatywę ustawodawczą i doprowadzimy do tego, żeby tutaj tysiące Polaków pod Sejmem zachęcali żydowskich organizacji na ponad 300 miliardów dolarów. W tej sytuacji również, tak jak mówiłem wcześniej, powołaliśmy roty Marszu Niepodległości, do których bardzo zachęcam do wstąpienia. One, jednym z ich podstawowych punktów będzie na początku walka ta oddolna, ta presja społeczna na polski rząd, na polski parlament ku dobru Polski, ku dobru Rzeczypospolitej. Mówię, zachęcamy również do podejmowania działań już dzisiaj. Zachęcamy również kluby Gazety Polskiej, które wiemy, że dzisiaj stoją w sytuacji no wręcz tragicznej, dlatego że jest tam wielu patriotów, którzy chcą działać dla Polski. W tej chwili są im zamykane usta i dlatego zapraszamy do nas. Dziękuję bardzo. Przewodniczący koła. Szanowni Państwo, to nie jest oczywiście takie proste, natomiast musimy zauważyć, że dzień dzisiejszy jest dniem spektakularnym. Spektakularność dzisiejszego dnia polega na tym, że pobito naszego ambasadora w Izraelu. Wczoraj jedna z członkiń Parlamentu w Wielkiej Brytanii powiedziała, że Polska jest bandyckim krajem pasącym się na
majątku żydowskim. Dzieje się naokoło Polski bardzo źle. Dzieje się, ale też i, proszę Państwa, za pomocą naszej zwykłej indolencji. Prawo i Sprawiedliwość, wycofując ten projekt ustawy z pierwszego czytania, daje paliwo wszystkim Polakożercom pochodzenia żydowskiego i daje paliwo tym, którzy uważają, że im się należy bezspadkowe mienie w Polsce. Otóż, proszę Państwa, ostatni marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i tu obecnego pana Roberta Bąkiewicza wskazał wyraźnie, że nie ma polskiego przyzwolenia nawet na takie myślenie. Stop ustawie 447. Wczorajsza wypowiedź pani Mosbacher, bardzo zadowolonej z sytuacji, mówiącej: nic się nie dzieje, Polacy, nic się nie stało. Otóż dużo się dzieje i ja mam wątpliwości co do tego, czy za naszymi plecami rząd przypadkiem nie prowadzi tajnych rozmów na temat restytucji mienia żydowskiego. Tak naprawdę tego mienia nie ma. Warto by dodać, że Polska została spalona przez Niemców i nie ma takiego tekstu głoszonego w Wielkiej Brytanii, że my się pasiemy jako Polacy na czyimś majątku. Polska została zrównana z ziemią, proszę Państwa, a inteligencja polska została wymordowana. Tak więc, szczerze powiedziawszy, takie bzdury to dla siebie, a na pewno świat kiedyś jeszcze o Polsce usłyszy w innym zupełnie kontekście, jako państwie, jako narodzie, który jako jedyny nie wszedł w żadną kolaborację z Niemcami i jako jedyny od samego początku brał czynny udział w II wojnie światowej, przeciwstawiając się dwóm totalitaryzmom, niemieckiemu i sowieckiemu. Dziękuję. Poseł Piotr Liroy Marzec. Witam. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, rząd PiS nie prowadzi samodzielnej polityki wewnętrznej w tej chwili w kraju. Za plecami Polaków, jak domniemamy, w tej chwili rozgrywają się sytuacje, które będą kosztowały naród polski prawdopodobnie bardzo dużo pieniędzy. Nie ma przyzwolenia Konfederacji w tej chwili na takie działanie rządu polskiego. Żądam jasnego stanowiska, zarówno od rządu polskiego, jak i od prezydenta, że nie zgadzają się i przeciwstawiają się jakimkolwiek roszczeniom ze strony amerykańskiej, jak i ze strony żydowskiej. Chcemy jasnego stanowiska rządu, jasnego stanowiska prezydenta, że nie ma takiego przyzwolenia, żeby w ten sposób traktować naród polski. Dziękuję bardzo. Tomasz Kalinowski. Drodzy Państwo, podsumowując, Polacy nie będą płacić za winy Niemców. Prawo i Sprawiedliwość powinno wprowadzić ustawę anty-447. Dzisiaj wycofano z wokandy tą ustawę, która powinna być wprowadzona, więc Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w porozumieniu z politykami Konfederacji będzie zbierało podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Polacy zbiorą 100 tysięcy podpisów, wprowadzimy tą ustawę na wokandę we wrześniu i jeśli będzie trzeba, przyjdzie pod Sejm 20 tysięcy polskich patriotów, jak 11 maja pod KPRM-em. Drodzy Państwo, trzeba wprowadzić taką ustawę. Polska nie jest nic winna Żydom i taka ustawa powinna być wprowadzona przez Sejm. My ją wprowadzimy i dlatego została powołana nowa inicjatywa społeczna Roty Marszu Niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Czy chcą Państwo współpracować z Kukiz15 w sprawie 447? Ja myślę, że tutaj bardzo jasno padło, że na współpracę jesteśmy otwarci we wszelkich kierunkach, to znaczy jeśli będą inne siły społeczne, polityczne chciały pracować nad tym projektem, który będziemy zbierać podpisy, to oczywiście będziemy otwarci. Praca ponad podziałami. To jest praca ponad podziałami, także zapraszamy. Kukiz15 pokładał wiarę w dobre słowo PiS-u, który chciał widocznie ich rękami jakoś załatwić temat. Przekonali się, na czym, jak można polegać na partii rządzącej. Być może teraz pójdą po rozum do głowy. Zapraszamy ich do współpracy również jako Konfederacja. To jest ten moment, kiedy trzeba połączyć siły. To Konfederacja dzisiaj w sensie politycznym zrzesza tych wszystkich patriotów, którzy 4 lata temu zaufali również Kukiz15, więc zapraszamy do współpracy również i na tym gruncie. Jeśli można, jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wysłaliśmy przed marszem 11 maja zaproszenie do wszystkich parlamentarzystów i oczekujemy współpracy z wszystkimi parlamentarzystami, bez względu tutaj na barwy polityczne. Jest to inicjatywa społeczna, oddolna, ona ma łączyć Polaków. Oczywiście ta inicjatywa odkrywa pewne karty, dzisiejsze tutaj zdjęcie z obrad również odkrywa pewne karty i widzimy,
kto po której stronie stoi, ale mamy nadzieję, że również po stronie Prawa i Sprawiedliwości są jeszcze ci sprawiedliwi, którzy się odezwą i będą z nami współpracować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze dwa zdania na koniec. Dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że PiS dzisiaj, pan marszałek Kuchciński, nie pozwolił nawet rozwinąć wniosku formalnego, mimo że wcześniej puścił 3 wnioski formalne Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że tak naprawdę mamy popis w Sejmie, bo Konfederacja jest blokowana, a platformerskie 3 wnioski formalne jak najbardziej poszły. A druga rzecz, miejmy świadomość, ustawa jest bardzo ważna, jest jednym z narzędzi, ale nie rozwiązuje sprawy. To, o czym mówił tutaj poseł Piotr Liroy Marzec, to znaczy my oczekujemy również bardzo jasnych, stanowczych deklaracji wobec rządu USA, wobec strony żydowskiej i nie wobec polskich wyborców. Zapewnienia mgliste, tylko jasne stanowisko wobec rządu USA, wobec strony środowisk żydowskich. Nie dla jakichkolwiek roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Świetne głosowanie. Tak. Dobra.